Teraz możemy przystąpić do założenia opon. Dwie strony gotowe. Lewa na lewą, prawa na prawą stronę. Prawdopodobnie trzeba będzie podnieść podnośnik, dźwignąć zaciel do góry, bo średnica całego koła jest większa, więc druga strona już nie wyjdzie. Zobaczymy, czy koła będą ocierały tutaj o przedni tuz, bo kiedy robiłem tuz 2016, mamy 4-4,8 lat temu, opony jeszcze były w jakimś tam dobrym stanie, ale na pewno nie były wysokie, wysoki bieżnik, więc może się okazać, że będzie tam to przecierało, ale montujemy drugą stronę i zobaczymy. Tak jak mówiłem, chciałem trzeba podnieść, bo nie dało się zamontować prawego koła. Teraz spróbujemy. Tak, dało się. Tyle i zaraz sprawdzimy sobie skręt. I tak, musiałem nieco podnieść traktor, to znaczy wyciągnąć podnośnik z poprzedniego mostu i zabudować pod tuz, tak żeby było można swobodnie poruszać przednim mostem. No i teraz, jeżeli chodzi o lewo, prawo, to nic tutaj nie trze. Jest luz pomiędzy czopami przedniego tuza a bieżnikiem opony. Jak widzicie, kręcę swobodnie kierownicą prawo, lewo za pomocą orbitrola. Napęd przekazywany jest płynem hydraulicznym do siłownika skrętu. To tyle, kochani. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się.